Jakby grawitacji nie miało w ogóle. Nie no, grawitacja. Ale mnie skasował. Skasowałem cię? O, trzeba palić dziewkę. Skasowałem cię? Tak, tak. Tak! Hogaty ekipa GTA 5. A jeżeli spodobał ci się odcinek, zostaw subka, łapkę, komentarz. Padnij na G2, Instagram, Facebook. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. Mega rampa. Wow, mega rampa. Macie, że co? Jak musi być duża czy dobra rampa, która ma dwa razy rampę? Teraz ja bym chciał życzyć teraz wszystkim osobom, które w tym momencie oglądają nas rano, smacznej kawusi. Tak. Dobrego dzionka. I ma kosta. Oby wam dzisiaj ktoś ładnie coś powiedział. O nie. Przyjemny dzień. O, to takie mega rampa. Okej, okej, wszystko jasne. Już widzę o co chodzi. Fajna ta rampa. Podoba się też dla mnie rampa. Pyk. A, tu słabio to zrobić. No, podobnie. A czy ktoś tryharduje już? Bo ja tryharduję. Co? No tryharduję na tym trybie. Co ty gadasz? Co ty? Tryhard poleciał już? Tak dużo samochodu? O nie. No i no, chyba proszę tak. Mnie tu obrócić, bo tracę cenne sekundy. Nie, Kruks. Cyk. O, dupia, nie no. Ja się wydupiam na Ej, gdzie to jest? Tu jest na końcu checkpoint. Tak, nie, tak, to ja tak. Na, tu jest, na, tu na jest prawdopodobnie powrót i od nowa ja innym samochodem. No. Aha, fajnie. Dobra. To jednak nie ma. Gdzie spadłeś? Już masz checkpoint? No, tak, nie, spadłem. Aha. Od nowa. Z rampy spadłem. A kto pytał? To się pytałem, czy ktoś spadł, to Shepard pierwszy. Nie fajnie, że jest jedzie od początku. Jakieś fule będą na pewno, nie. Jest, zrobiłem, ale się przypociłem teraz. O, w dupę. Nie. Ale cię tam zakoprytnęło. No. Spadłeś? Nie, żyję. Szkoda. Nie! Myszką muszę nakręcić teraz także. Jo cię dupie. Okej. Nie, dzięki. Ja się może... No padę. Ale mnie... Krucji! Ale nieźle tutaj strajhardowałeś, że nie dogoniłeś. Strajhardował? Strajhardował. Co to za auto jest? Jakie masz? Dziwne. Nie wiem jak ono się nazywa. Dawaj go tam, bogaty, dawaj. Sam jesteś dziwny. Napisany jest na nim? Trash. Ja bym chciał znaleźć punkt, gdzie on jest. Napisany jest na nim bogaty debil. To akurat nie jest mapa od Syla. Też nie mogę znaleźć punktu. Także... Ja bym tak napisał. Ja robię mapę w GTA i muszę jakieś smaczki już tam jest, próbować. Już jest Shepard Gnojek, także... No, dlatego tak mi się skojarzyło od razu. Tworzę jakieś mapy i smaczki takie dodam jakieś na mapie. Dawaj. Ale dodaj jeszcze szynka kukurydza smaczek, tak? Dla mnie. Ktoś mi może powiedzieć, gdzie jest punkt samolotowy. Pieczara? No smak makowca, gościu, tam. Dobra, wiesz, zostaw troszkę. Ty wleć Syla! Wleć Syla! Ja nadal nie wiem, gdzie jest punkt w ogóle. Gdzie? Tam Syla kula! Syla kula! To widzieć we mnie, a kto to jedzie koło mnie? Dobra, jasne, ja bez sensu robię, okej. No to się wypnie. Ale mnie dupnął. Musiałem przycisnąć troszkę, bo prawie... Ale bez sensu zrobiłem. To nie ma sensu, będziemy tak jeździć w punkt. No to na tym polega ta mapa. Mam takie wrażenie. To samolot tak źle startuje stąd? Tak. No mój w ogóle nie startuje, jak widzisz. Ja się spojrzałem na kolejny checkpoint, nie? I szukałem jak spodem, wróciłem. Z dymu mi wyszło. Dymy wezmę. Ja wiesz, ja próbowałem do góry. O nie, dymy. Jak ty tak szybko lecisz? Nie wiem, bo naciska. Ty masz boosta jakiegoś? Nie. Ej, na pewno patrz ty, jak ty poleciałeś szybko nagle. Dobra. Jak orem. No teraz? Jak jaszczą. O Jezu. Ale pan tutaj poleci na pełnym speedzie, bierze bez zatrzymania, patrz tu. Dawaj, pełny speed. Ja jadę, jak kogoś chucę. Syla pierwszy. Nie zepsuł tego początku. O ty. Ale strzała dostałem. Zajęłem, za muła była totalna. Jakiego strzała dostałeś? No zderzyłem się ze znakiem. Myślałem, że Barda już strzał wleciał. Nie trafił, ale leciał niedaleko. Sylwestrowy charakter. Ja bliżej byłem Hogatego, tak szczerze. Prawda? Plotaroza widzę dotarła aż na futory. Tak. Bardzo teraz niepokojąca choroba. Ale się tu! Dołem? Nie no, ale goś na farcie tam poleciał tym pantem. Srarcie, nie farcie, dęciaku jeden. Na farcie, dęciaku!
Asrarcie. Asrarcie? To mi się kojarzy z inną osobą. No właśnie, to ktoś tak powiedział. A Szerarek ktoś kiedyś do niej powiedział, czy ty musisz tak spychać, a ona... No, nie była miła wtedy. O Jezu, Jezu. Ja bym był miły. Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Tak, tak, prosto. Było kiedyś czytane. Tylko ona w sumie nie ma widzów jak. Siema. Ale może ma od waszych. Dobra, i tak się przez. Jak ty tak szybko startujesz do góry? No! Co tak? On mi się zbiera! Ej, no to wiesz się! On w ogóle mnie nie lata! Trzymam na... Ja go chwilę trzymam na ziemi. Ale tutaj się rozpędzam i za chwilę dziduję do góry, nie od razu. Miło ci chłopie, co jest mi z tym samolotem? Ale mi w ogóle teraz wykręcił 3 razy ten samolot. Bo swój samolot może ciebie słyszy i go skręca, się wcale nie dziwię. Ta. To ciebie chyba posłuchał, Sylwester. Ale pan to na czołówę wywalone. Można z tego strzelać? Tak, oby można było. No, żeś wypadł teraz. Wypadnę, że wiedział. Pan to, pan to, robię game changer, robię game changer. No, Syl, leci pierwszy, możesz go walić na łeb. Ale bez sensu. Jest dozwolone walenie Syla na łeb. Sam się rozwalił prawie. Ale się uniknął. Nawet bez prawie. Dobra, ja jadę, robić entertainment. Popełnił sudoku. Zawsze śmieszy. Zabawne to było. No. Wow! Ale już się... Nie, i spadnę, nie? Widzisz, karma wróciła szybko. Mleko, cud. Daj, nie no! Ale ty się bardzo prędzej we mnie trafisz niż w Syla na pierwszym miejscu. Szczerze powiedziawszy. Ej, bez skitu. Kurczę, chciałbym tak na clean to przejechać. Jest misja, żeby to na clean totalnie, bez uderzenia żadnego clean, znaka. Clean, clean, clean. Clean, ale Syla wali. Clean, co się robi z cleanem? Do siekiery chyba. Kija się to Sylwestrowi ciąsło. Dupę. No okej, okay. Wybrał sobie lokację. Ale tak, wybrał lokację. Trafiłem go, trafiłem go, trafiłem. Trafiłeś go? A co? Nic tak. On nie poleci. A, tak, ale trafiłem go, trafiłem go. No dobra. Trafił, trafił. I przeżył to? Będzie do the best of. Ale przeżyłem. Trafiłeś go, przeżyłeś? No bo ja umarł, ale nie na śmierć. Jedź, rzesz mi ty dęciaki. Gdzie są rozgrywki ESL w tę grę? Ja się nie ma. No właśnie były. Są wewnętrzne rozgrywki WWK tylko. Tylko na konsolach. Tak, tak. Nie. Reklama musi mieć. Ale teraz jakbyście... Tak, teraz ci zdupiło ten samolocik trochę. Tak. No, ja tak miałem na przykład tamtej ludzie. Wydupił mi... Za szybko ruszyło. Chodzi o to, że musicie zaczynać od tych od kółeczek. Tak. Ale tak, ja zaczynam od kółeczek. Ja też chyba nie. Ja też nie. No zrób mu coś! Zrób mu coś! Dobra. Do ciebie. Ej! Wrzuciło mi samolot do góry, tak dziwnie, że jeszcze... Tak nigdy! Dobra. Kurde! Obejrzyjmy sobie tutaj... Jazda radnie! Na czerwono toczy. Ale poszedł Tymno za mapę! O nie! Co, za mapę? Łapię! Nie wypadłeś? Za mapę jesteś, nie wypadł! Na mapie tutaj, gdzie trzeba wypadł. Chodź, Tysylo! Yeah. Co ja zrobiłem? Ale to było dobre, nie? Ale go prawie porobiłem. Dobra. No nie, nie można szczylać. Nie, trafię! Nie trafił! Nie trafił! Trafiłem, lądowałem tutaj. Ledwo. Ale też go prawie miałem, bo w ogóle to jest tak, że chciał uciec. A ja mu tak... Dobra, śmigło. Dobra tam, pajacu. Śmigło. Dobra, Sylo. To bierzesz teraz i gościa anihilujesz. Proste instrukcje. Nie będzie tak łatwo. No, bierzesz jego oczywiście w grze, tak? Co? Mamy o krawężnik, wiem o co chodzi. Z precyzyjnym. Oczywiście w grze. Oczywiście. O, Sylo 60 teraz będzie. Czego? Nie pytaj czego, czego 60? Tylko... Ja nikogo nie sprzedałem. No, bo jesteś policjantem teraz. Czy zaryszyka robię teraz? 60? Nie ma takiej opcji. Jadę tam. Robisz za Wacika starszego. Oj, to też. Rumba. A się Sylo utka też. A nie, bo chciałem się skupić, żeby wpaść dobrze w te stopy tutaj. I źle poleciałem. Stopy metalu. No ja też źle poleciałem bardzo. No, kurde. Ej, ja trzeba byłoby zrobić.
Trzeba byłoby zrobić kompilację tych tekstów, które Mlekolud czasem pomiędzy naszymi krzykami wrzuca i wyszłaby całkiem śmieszna kompilacja. Ej, no ogólnie próbuję się coś tam wbić, ale jest różnie. Tak. Ty musisz krzykiem. Nie, spokojnie, no po prostu jakbym dogonił was, to też co innego mógłbym kontynuować wątek. A tu próbuję jakoś trochę, wiesz, pościszę was do zera i zrobię moje i będzie 5 minut na minutę. Ej, szczerze, tym samochodzikiem się źle jedzie, tym policjkom. Strasznie źle. Ja nie, co ty? Cyk! Czy to zatrzymuje mnie, co? Skok! Tak, plus jeden. No. Widać, jest to. Wiesz co, to wygląda jakby miało handling wydupiony. Tak, bo koło się do góry podnoszą. Tak. Jakoś dziwnie. Który macie checkpoint? Jakby grawitacji nie miało w ogóle. Nie no, grawitacja. Ale mnie skasował. Skasowałem cię? Trzeba palić dziewkę. Skasowałem cię? Tak. Yes! Czemu? Czemu ty tak Syla nie kasowałeś? Szefa, ja się zapytam. Boże, ale to było fajne. Teraz Syla kasuj, tak. Natrygowałem, co? Na sam koniec, Shepard kasujący Syla wydupia się prawie we mnie. Shepard kasujący mnie, 500 IQ za granie. Jo dupia. A bez kitu. No, czekaj, bo dalej mi się nie podnosi samolot, 500 IQ to w sumie już całkiem spoko. No ale Syla już jest jedno okrążenie teraz do przodu. Który checkpoint? Teraz proszę Syla, tam... Haha, myślisz, że ja się tak łatwo dam? Tak. Nie, nie ma takiej akcji. Dobra. Ja się bardziej spodziewałem kolejnej akcji. Rozwalania się tego zawodnika. Strasznie tym Volticiem wydupił. Na najgorszym samochodzie mnie rozbiłeś, dosłownie. Nie! Ja sądziłem się piła! Nie wylądował! No, że mnie na respie wysadziło tak mocno? No ale on ma samolot i tak, więc my zanim dojedziemy tymi policjkami. Ale ja się w drugą stronę przez ten samolot. Jezu, te policjki to jest taki bullshit, że to jest szok. Strasznie. Zgodzę się. No, ale byłem blisko was. Ani troszkę nie byłem blisko. Przecież tobie się to nie opłaca w ogóle, chłopie. No nie ma tym. Byś tego nigdy nie zaryskował, byś tak średnio bym powiedział. No ale coś robię, no! Żeby było! Git, to plus jeden. Syno zawsze będzie mówił, że git. Jak mu to uratowało dupsko. Fajnie to zrobił. Ziup Syla to mi się kojarzy tylko z tym shotem. Ziup. Shortem nawet. To nie był shot, tylko shot. Na daście. Jak ty byś wypadł teraz to? Głowy zabawne. Chłop tu jakimś ciężarówką, ja mu wskoczę na plecy w sumie i zjadę. Ty, ja ci podrzucę jak chcesz, no. Czym jedziesz? Czym jedziesz? Ciężarówką. Chyba nie wiem, ma sens nawet. Nie, pointless. To i tak by nie miało sensu. Ona idzie idealnie. Taka zawieszona fajnie wysoko. On był pierwszy w kulach. To i tak by nie miało sensu. Nie do ruszenia. By nic nie dało. Nic nie dało i tak. Policyjka był chyba największym głupem na razie. Rzeczywiście, tak, policyjka jest coś dzika. Policyjka, bo ma jakiś, mówię, handling coś. To uważać. To jest jeden z najfajniejszych pojazdów do skakania po takich rampach często. Jak widzicie z giga koksem, to policyjka była giga o jest. Głupem. O jest. Patrzy się o wszystko. Co zrobić? A nieważne, nie interesuj się. Nie ma 60. Są Boże! Nie ma 60, to się nie dowiesz. Dobrze się z makowcem bawimy. Kawusia była robiona już, gościu. Kawusia z własnej kawusia. I tego przenośnego też nie lubię. Mobilnego, zwanego. Makowca. Nie, ja makowca też tak. Nie bardzo. To jest totalnie, totalnie żaden dla mnie. I ja nie lubiłem i polubiłem. I dalej nie jest taki. Dla mnie ciasto ma być słodkie, a nie jakieś gówno wytrawne czy coś. Nie, nie lubię. Makowiec jest wytrawny, makowiec nie jest wytrawny. Jaki wytrawny? Słodki znaczy, jest. Nie, właśnie nie jest, co wy gadacie? No jest taki makowca jadłeś. Nie, o wiele bardziej wolę sernika na przykład. O, serniczek. Serniczek, wiadomo, plus jeden, ale... Ja mam makowca z komendantem jadłeś, że on był jakiś kwaśny. Tam kwas był po prostu przy makowcu. Makowiec jest kakson ogólnie tego. Smakowiec. Nie, ja średnio też makowiec tak. Znaczy ja lubię wszystko to dlatego. No Sylo lubi makowca po prostu, wiadomo. Sylo. Nie, nie jestem 60. Ale ogólnie lubię. Jesteś 90, także. Jest 95 nawet, także. Gościu. Bezołowiową? Wózkiem golfowym. On pełno ołowiu ma w sobie. On pełno. On nie jest PB kreska, tylko PB. PB kreska, nie. Gościu. Teraz? PB 100%. Leciałem się idealnie, mnie stop zatrzymał. PB na 100%. Ty weź go dupni, on ma wózek golfowy! No wiem.
No i co? Ale mam też skillsy w unikaniu. Grałem nie, uratował cię stopsy, no i już się skrzydełkiem. No sy, nie no, Xylo ma, wiesz, skillsy w unikaniu. Grałem Mirror's Edge, grałem Tomb Raidera, chłopie, inne... Chłopie, powiedział ci, on ma skillsy w unikaniu. Jest po dachach skakać z tym? W prawdziwości? No. A skakałem? A umiesz strzelać z karabinu? Gra jest lepka przy strajka? Takim na kulki umiem. Ale nie na kulki. Tam nie ma odrzutu, tam nie ma recoilu. Też wiatrówki też na dupę. Ale czy mówimy o prawdziwych broniach, a nie wiatrówce? A prawdziwych? Nie. Nie. No ale przecież tyle godzin w CS-ie? Jak to? O, jest. W strzelankach? Ale widziałem takie bronie na oczy. Na oczy widział czas. To jest bąka giga. Dobrze, że nie no. Dupę. Widziałem. Muszę jechać kiedyś na strzelnicę, zobaczyć ile strzela. Tak wszystko jest lepsze póki co nie, niż wydaje mi się, że może ci urwać rękę z twoim gabarytem. Nie, ci wydaje. Ale taką 50. Takiego digla. Jezus Marian, mleko lód! Wszystko pod kontrolą. Zatrzymałem stopa, żeby między się nie między nami ściana. O. O ty. Też było parkowane. Między mną była ściana właśnie. Ale jadę za wami tutaj. Ej, ale ta ciężarówka tłumi te wampy superowo. Ale koksan jestem. No jestem jedno do tyłu bogaty, przez fejla na początku. Masz misję. Jak ja mam misję? Chyba ty masz misję, Shepard. No to i rób coś, a nie. No, jak no ale jestem drugi, jestem jedyną osobą, która może go przegonić. Ale go strącić. Ale w jaki sposób, Shepard? Jak no, jestem ja okrążenie za nim? Zrobić jeszcze, nie? Jak? Jestem nie, ostatni. On teraz ma... No jak mam ci go strącić? No chyba ty dobra, możesz dobra, go właśnie strącić. Dobra, ja się wczuwam teraz. Bo ja nie rozumiem ciebie w tym momencie. Ale że się no czwarte miejsce go strąca. No dobrze się wczułem. Jezu, ta no dobra się podra. Jeszcze raz. Nie no, ale Shepard, no co ty gadasz? No zawsze tak jest, że czwarte miejsce hunci w takich momentach. Nie, wszystko jak nie? No, co ty gadasz? No mogę ci przypomnieć dobra. Pewną mapkę, na której spadaliśmy i hunciłem z czwartego miejsca. Dobra, dobre i to. Jedno piętro do góry. Oj, skrzydło mi urwało, niedobrze. Co podleciał piętro do góry? Ci zaraz jak jeszcze raz tak zrobię. Nie, nie, nie. Będę próbował, słuchajcie, ja muszę to uratować. Nowy DLC do Simsów. Jak tam się... O, dupia. Prawdziwe życie się nazywa. Ale na porządku. Dobra, gdzie mamy tego żółtego? O, jest. Ale sucho się zrobiło. A co ty powiedziałeś, co? Sylo się śmieje. No właśnie ja nie wiem co on powiedział w ogóle. Ja też nie wiem. Prawdziwe życie. Był natłok informacji przed chwilą i nic nie zrozumiałem kompletnie. No, szczerze powiedziawszy. No sobie odpalcie u mnie odcinek, albo sobie u was odpalcie. Okej, spoko, odpalam już u ciebie odcinek jak coś. Sylo, powinieneś teraz odbić piłeczkę do Hagatera i powiedzieć, a nie jestem 60, co ty się interesujesz? O kurcze! No powinien, ale jest 60, więc... Ej, no chyba, że nie wolno tak mówić, ale to powiedzcie oczywiście, jak jakiś aneks wszedł, no to wiecie. Strzelałem ziomeczka, z którym piłem i z którym byłem aktualnie 90. Na TeamSpeaku. 90 była robiona. Grając w gry. Co ty robisz tymi samolotami? No próbuję chociaż jako czwarte miejsce ugrać coś, nie? No ale nie trafiłeś, nie trafiłeś chyba. No nie, nie, ani raz, 5 razy próbowałem. Nie no, trafiłem parę dobrych razy. Ty piątek razy było to blisko. Nara, dobra. Jakbyś go trafił, to było. Dobra, to ja czekam. Zdespawnił się.